Siemanko, co tam was słychać? Mamy nowy ekran logowania, full level up i tak jak właśnie myślałem, będą to zadania o ulepszenie karty, tak jak widzieliście tego Enzo Fernandeza. 3 oceny w górę, no zobaczymy jak to będzie wyglądać. Z 92 na 95, jeżeli nic nie zwaliłem, oto właśnie będziemy przez kolejny tydzień walczyć. Właśnie zastanawiałem się jak to będzie wyglądać, czy to będzie na zasadzie Future Stars, że robiliśmy zadania o ulepszenie karty i zdobywaliśmy coraz lepszą wersję tej karty. I tak sobie pomyślałem, może coś nowego, może trzeba będzie strzelić jedną kartą, na przykład 20 goli w Food Champions, w Rivals, obrońcom zaliczyć 50 odbiorów na przykład. Fajne byłoby to w sumie ulepszenie kart grając właśnie nią aktywnie w swoim składzie. No ale co będzie, to będzie, zobaczymy już ten weekend. Zaczynamy od pika 86 plus na koncie pobocznym, na którym będziemy grać Food Champions już w ten weekend, czyli składem bez zgrania. I zobaczmy co nas czeka w ostatnim piku 86 plus. No i leci, zobaczmy, czy mamy jakiś walkout. Mamy Kevina De Bruyne, czyli kolejny fodder. Ja zauważyłem, że od jakiegoś czasu w sumie już lecą same złote karty. Już na początku pików 86 plus było coś fajnego. No niestety teraz nam zostają ochłapy, panie Areczku. No i w końcu udało mi się skończyć te paczki i udało mi się zdobyć nie 2 shapeshiftery, a 4 shapeshiftery, które dzisiaj sobie otworzymy i zobaczymy co trafimy, pomijając to to Ekambi, który strzela bramki Francji i do tego jeszcze jakiś Alvarez. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego do grania i też żaden duplikat i też coś po prostu wartego więcej niż 100 tysięcy. Mamy ekran z paczki 80 plus, prawdopodobnie Matip. Okej, witamy serdecznie zawodnika Liverpoolu. No to czas na paczkę 5 piłkarzy 85 plus za zadania, czy tam za jakieś rozbudowy. W każdym razie mam nadzieję, że to właśnie będzie zwiastować ostateczne zakończenie eventu Shapeshifters, albo Shapeshifters, albo napastnik Ronaldo! Witamy serdecznie! Ajajaj, portugalska bomba! Oczywiście na przepał. Ale czy to oznacza, że właśnie w paczce będzie jakaś fioletowa karta albo popielata? Niestety nie, ale fajna ocena 2x90 i 3x85. Bardzo fajna paczka według mnie. Ronaldo, Courtois, przyda się na jakąś nową kartę level up. Ta paczka piłkarza TOTS niewymienna również za zadania, czy tam również za rozbudowy. No tutaj liczę na coś fajnego, wyżej ocenionego. Mamy TOTSa, mamy Francję, SPO Kabeja? Kabeja, tak jest, Kabeja, no niestety. Chociaż ta Francja zawsze troluje, prawda? Już Francja sobie każdy wyobraża Mbappé, no ale Francja, Kabeja albo inne Klaus niestety zawsze się trafia. No i te dwie paczki zmiennokształtnych właśnie za rozbudowy i za codzienne logowania. No wiadomo, drop w nich jest naprawdę różny. On potrafi być często słaby, ale mam nadzieję tutaj, że akurat podaruje mi coś dobrego los. Okej, okay, mamy z lewej ekran. Zobaczmy co my tu mamy. Algieria, napastnik. Mares! Co tu się stało, widzowie? Masakra! Nie spodziewałem się takiego mocnego dropu, że Mares sypnie. Mega karta, prawdopodobnie droga, z tego co kojarzę. Też zresztą widać po statystykach, on jest niski, on jest zwinny, on jest fajny. Na pewno będzie testowany w mistrzostwach FUT, zobaczymy jak będzie się nim grało. I oczywiście te mistrzostwa pod znakiem zero zgrania, także zero zgrania Mares, no na razie musi pozostać, ale zobaczymy jak będzie tutaj się nim grało. Dobra, no to co w kolejnej paczce zmiennokształtnych? Może tym razem coś fajniejszego, może coś topowego. Zobaczmy, może jakaś ikona wyskoczy, ale mamy ekran w sprawie, prawdopodobnie nic ciekawego. Francja! Co to jest? A! Okej, to Tolisso, już się za bardzo podnieciłem, ale to Tolisso już miałem, bo nawet nie czy to nie jest duplikat, albo na głównym koncie miałem duplikat w każdym razie. To Tolisso, no słabszy traf, ale mimo tego Mahrez to naprawdę jest mega bomba. Okej, skoro zaczynamy układać skład bez zgrania, zaczynamy od bramkarza. Oczywiście André Ter Stegen musi być, będzie pewnie bez zgrania, bo jak i nie będą bez zgrania, to i André będzie bez zgrania. No idąc tym tokiem wkładamy sobie Mahreza bez zgrania na pozycji napastnika. Tak jak również zapowiedziałem, na napadzie będzie Pedro Gonçalves, którego trafiłem ostatnio i też właśnie zawita w tym klubie młodych zawodników. No dobra, ani Mahrez, ani André Ter Stegen nie są młodzi, przepraszam. I nie może oczywiście zabraknąć na skrzydełku Liche, Lisandro Martineza, no to jest must have w tym klubie. No i święta trójca na pomocy, czyli Verratti, Kevin De Bruyne i do tego Sokrates ze zmienioną pozycją, żeby nie miał zgrania. No na lewą obronę przetestujemy sobie nowego, młodego zawodnika, bardzo perspektywicznego, czyli Kamavingę po prostu z zadań. Jestem ciekaw jak zagra i to jeszcze bez zgrania. A wydaje się lepszy niż Davis, lepszy niż ten Buff, który też wyszedł z zadań. No i w sumie nie wiem czy nie lepszy jak właśnie Jordi Alba, koniec ery. No i właśnie, jak teraz zgrać sobie środkowych obrońców, żeby nie mieli zgrania, ale żeby byli najlepsi. No pomyślmy. No to na środkową obronę pierwszy leci Marquinhos.
I dołożę do tego Medinę, który wydaje się lepszy niż ten Dembele Shapeshifters, więc witamy serdecznie. No i na prawą obronę wracamy Jonathan Bambą. Witamy serdecznie i tak się prezentuje ten skład właśnie shapeshiftersko-totsowy, ikonowy. Mam nadzieję, że to fajnie zagra i tutaj bez zgrania uda się nam wbić przynajmniej te 11 wygranych. No to przetestujmy sobie ten skład w Mistrzostwach FUT, mam nadzieję, że się sprawdzi, chociaż tutaj widzę, że składzik rywala jest taki bardzo stary. No i mam nadzieję, że w sumie mój skład bez zgrania go ogra. Powiem wam, że takie pierwsze wrażenie jest okej. No na razie te ci zawodnicy jako tako się ruszają, jest okej. Chociaż tam Martinez już wcześniej się przewrócił, ale wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś większego impaktu na tą grę. Zagrają sobie po skrzydełku, zobaczmy co tutaj się dzieje. Kamavinga leci po skrzydełku, bardzo ładnie. Podamy sobie w pole karne i Verratti strzela gola. No i pięknie, no mamy 1-0. To mi się podoba. Co by ten skład dał, jeżeli byśmy go nie przetestowali, prawda? Więc gramy sobie właśnie mecz i zobaczymy, czy strzelimy za moment drugą bramkę, bo rywal się wydaje troszeczkę słabszy. Oj, tutaj wybiegnie ładnie. Mam Jonathan Bambą, ale strzał dziwny bardzo. Nie wiem, czy to było jakieś podkręcenie, czy... Dobra, i Kevin De Bruyne poda sobie w pole. Czemu w ogóle bramkarz mi rozgrywa? Dobra, bardzo ładny strzał. Odbierzemy sobie piłkę. Okej. Okay. Pedro Gonçalves i ten strzał, ale kolejny raz nieudany. Ej, dobra, nie wiem czemu ten testek mi tu stoi w ogóle. Ja coś muszę poustawiać w tych rolach, bo to jest niemożliwe. I powershocik, ale pięknie w twarz Alissona. Kevin De Bruyne, podanie w pole karne. Martinez. Lisandro Martinez i to jest bramka na 2-0. Kamavinga jeszcze tutaj dobił. No i mamy podanie do pola karnego. Czy to będzie kolejna bramka? Niestety nie, ale Olek zapauzował, więc prawdopodobnie albo będzie robił jakieś zmiany ofensywne, albo może wyjdzie zaraz z meczu, jak mu strzelę kolejną bramkę. Verratti w pole karne. Pole karne, mamy podanie, czy to będzie bramka? Niestety nie jest to bramka, ale jeszcze zlicza Martinez i podanie i mamy kolejną bramkę 4-0. Nie wiem, czy się tam ta bramka nagrała w ogóle, bo też aparat mi zaświrował, ale mamy czwartą bramkę zawodnikiem bez zgrania i to mnie bardzo cieszy, bo w sumie gra się nawet okej, chociaż czuć różnicę, że zawodnicy nie są tak zbustowani, ale mimo wszystko jakoś tak w jakiejś większej mierze to nie przeszkadza. No i mój rywal postanowił się poddać, w sumie mamy 19 strzałów, moich, dwa jego, no nie miał szans praktycznie, no niby skład bez zgrania, ale z drugiej strony rywal też słaby, ale przetestowaliśmy, no grało się okej, no w zasadzie czuć tego brak boosta, ale z drugiej strony jest to skład grywalny bez tego zgrania, jestem ciekaw w sumie co tak naprawdę uda się nam wbić właśnie w tych mistrzostwach FUT. Ej, na moim głównym koncie też mamy 16 paczek, ale wiadomo, wybiorę najlepsze z nich tutaj do pokazania wam, żeby nie pokazywać jakiejś stypy na 80+. Mamy do tego dwie paczki zmiennokształtnych i paczkę piłkarza TOC oraz paczkę 5 piłkarza 85+, której no tutaj liczę na w końcu te zielone karty, a nie ciągle o chłapy. Paczka 80+, razy 2 oddaje nam Norwegię, śpią Odegaard. Już myślałem, że to może Haaland będzie, chociaż wiadomo, że ekran od prawej leciał, ale mimo wszystko. Mamy w końcu jakiś walkout z dwóch piłkarzy 80+, Hiszpania, bramkarz De Gea, no dobrze. No to może w paczce jakaś zielona karta nas zaskoczy, zobaczmy. Ale niestety Flecken. No to mamy paczkę 3 piłkarzy 84+, i tutaj no może coś ciekawego nas zaskoczy. Tym bardziej, że mamy ekran. Chyba to nie będzie walkout jednak. Włochy, śpio, Pellegrini 84. No, mogło być lepiej. Paczka 5 piłkarzy 85+. Czy tym razem nas coś ciekawego zaskoczy? No, zobaczmy sobie. To będzie w tej paczce. Może jakiś walkoutik fajny 90. No i chyba 85. Nie, może 85. To jest... Nie, no to jest 87. Okej. Okay. Nie jest, że no w tamtej paczce było lepiej, ale może jeszcze jakaś zielona karta nas zaskoczy, więc sobie to sprawdźmy. Czy tutaj coś jest? Jest Pepe. No, w duplikacie, ale jest Pepe, także jest okej. Okay. No, 93 ocena z tej paczki to jak najbardziej mnie zadowala. No i jeszcze mam wymiennego, to sobie właśnie go sprzedam na coś. No i paczka piłkarza to, czy w końcu tym razem będzie coś innego niż foder z warty 20 030. Okej, okay, mamy kartę Moment, no raczej nie jest to dobra wiadomość, Ameryka, no tak, Carter Vickers, jak się nie mylę, dokładnie tak. No i czas na te paczki zmiennokształtnych. No jestem ciekaw, czy uda się przebić ten traf Mareza, który jest mega genialnym trafem. 5 na 5 karta z takimi statystykami. Okej, okay, nie mamy ikony, mamy zieloną kartę, prawdopodobnie Pepe. Przypalenie tego Pepe na pika 86+, no i zobaczmy co będzie z tego pika, bo może coś ciekawego znowu... Nie... Dobra, ostatnia paczka z shapeshifterem... Oj, no tutaj mam nadzieję, że kurczę, już nie mam chyba nadziei. Dobra, zobaczmy, nie jest to ikona, jest to... Nie... No okej, okay, ale okej, okay, Zaha! No to już jest dobra wiadomość, no to już wydawało mi się, że to znowu będzie Pepe, bo tu leci ekran z prawej, ale jest to...
Jest to Wybrzeże Kości Słoniowej, jest to Zaha, no i dobrze. Może będzie dobry do składu, jeżeli nie jest duplikatem, a sobie nawet sprawdzę, bo nie pamiętam, miałem tego za... Także podsumowując ten event Shapeshifters 3-tygodniowy, bardzo fajny event, w sumie brakowało takiej różnorodności bardziej. No były ikony, były specjalne karty, były bardzo fajne karty, które odmieniły mój skład i nie tylko. Muszę powiedzieć, że Level Up musi wysoko postawić poprzeczkę, bo wiadomo, że Footies to będzie bardzo dobry event na koniec gry, ale Level Up musi wysoko postawić poprzeczkę. No i zobaczymy, co nas czeka już przez kolejny tydzień.